gościem w telewizji regionalnej jest dzisiaj Mateusz Pliniewicz, jeden z pierwszych muzyków, który ma, no myślę, że okazję, ale też zaszczyt po części zagrać w 32. edycji Głogowskich Spotkań Jazzowych, jak widzicie w tle już ten emblemat. Wyjątkowa okazja podwójna dla Mateusza i o tym powiemy sobie za chwilę na to pewno, ale dzisiaj jeszcze chciałem zapytać o wstęp do jazzowych spotkań, to był bardzo ważny element przede wszystkim dla tych młodych umysłów. Akademia Jazzu po raz kolejny w Głogowie, czyli szansa na to, żeby młodzi ludzie mieli kontakt z podstawami, jeśli chodzi o jazz, żeby ich jakoś zarazić tym muzycznym, ciekawym światem, barwnym bardzo, no ale też, który daje dużo radości. Mateusz, jak dzisiaj się spisywali młodzi, jak wam poszło, jeśli chodzi o mentorów? No mieliśmy ułatwione zadanie z tego powodu, że w zasadzie publiczność wiedziała, kiedy klaskać, kiedy domagać się w kolejnego utworu, pokazywała doskonale, czy są zainteresowani materiałem, czy nie. I w zasadzie nie pozostało nam nic innego, jak grać. Z czym mieli kontakt dzisiaj odbiorcy? Jakie elementy jazzu były przedstawiane przez was? Bo tutaj jeszcze Seweryn Greniasty też trzeba dodać, partnerował ci na scenie. No dziś w ogóle zaprezentowaliśmy materiał, który był pod tytułem Jam Session Adventure, czyli rodzaj takiego najbardziej popularnego sposobu muzykowania w tym nurcie. A więc spotkanie się różnych muzyków, którzy często mają ze sobą do czynienia po raz pierwszy i rzucanie konkretnych tytułów, konkretnych standardów na pulpit i gra. Myślę, że efekt został osiągnięty, bo widać było, że no przyjmują ten kawałek muzyki i obchodzą się z nim dobrze, bo nikt nie widziałem, żeby wychodził. Mało tego, myślę, że podobna frekwencja była na początku i na końcu. I dało się zapanować nad sytuacją. To jest ten pierwszy element, jeśli chodzi o twoje pojawienie się na tej edycji jazzowych spotkań, natomiast drugi to jest już koncert własny ze swoim zespołem. Zespół, który też łączy się z tym elementem, który pojawił się niedawno na rynku muzycznym, czyli płyta, którą możecie teraz widzowie zobaczyć tutaj sobie na stoliku. Pierwszy album debiutancki i taki też będzie materiał po części, którym będzie można dzisiaj usłyszeć, no ale o tym już ja bym wolał, żebyś ty opowiedział, co będzie można usłyszeć i za chwilę też powiemy troszkę może o albumie. No, zagramy na pewno w garść opowiadań, nad którymi pracowaliśmy przez ostatni czas i będzie to taka narracja, myślę, trochę do przemyśleń, trochę do jakiegoś zadumania się ze względu, myślę, na panującą aurę za oknem. Ale co ważne, no są to utwory, w których możemy zaprezentować nasze podejście do świata, jakąś tam otwartość, chęć miksowania różnych aspektów kultury i eksplorowania ich na miarę możliwości. To jest to, co usłyszą ludzie ze sceny, natomiast ten materiał debiutancki, który znalazł się na płycie, też pewnie łączy się po części z twoim podróżowaniem, bo jeździłeś troszeczkę po świecie. Przypomnijmy może, że zeszłoroczna edycja dla ciebie była też w jakiś sposób wyjątkowa. Dean Brown, który pojawił się na scenie, wybitny gitarzysta jazzowy, no i nie tylko, bo to fusion przede wszystkim, ale Dean Brown, który zabrał cię w trasę ze sobą, zachwycił się w jakiś sposób tobą. Zabrał mnie w trasę, tak jakby wyjaśniając muzykę, którą wykonuje Dean Brown, jego ostatnia płyta, na którą zresztą zaprosił mnie do dwóch utworów, nosi tytuł Rola Dja Fufu i to jest taki akronim, który można rozwinąć rock, latin, jazz, funk and fusion, więc to są wszystkie te, powiedzmy, mocne strony Deana, z których chce być rozpoznawany i którymi chce się dzielić z ludźmi. Co udało ci się wyciągnąć z tych koncertów wspólnych? Bo trochę ich było, między innymi no ten właśnie również Głogowski, tak, akcent, który pojawił się na spotkaniach jazzowych. Co ci dała ta trasa?
No, to jest jedno z takich mocniejszych doświadczeń z racji tego, że to są po prostu muzycy, którzy mają zjechany cały świat, oni już byli wszędzie, grali z największymi nazwiskami, zresztą sami należą do tych, jak ja to mówię, największych nazwisk. Ja pamiętam, jako mały chłopak w odtwarzaczu mieliłem płyty, które z nazwiskami, z którymi później miałem okazję zagrać i to się niewątpliwie odbija na psychice, że tak to określę. Przede wszystkim pasja do muzyki, zaangażowanie i ta otwartość na różne kolory, na różne też i formalne kwestie. Myślę, że to jest taki materiał, który sprawia, że jeśli wedle tych samych schematów nawet zacznę funkcjonować w swoim zespole, wierzę, że ludzie będą mieli konkretne owoce z tego i będą w stanie, powiedzmy, dostrzec trochę tego świata dookoła, poznać coś nowego, poznać coś świeżego. No i teraz tak gładko możemy spokojnie przejść do płyty, bo to jest też bardzo ważny element ze względu na to, że tu jest masa twoich kompozycji, ale te kompozycje to nie są tylko rzeczy, które są przygotowane, zaprojektowane od początku do końca, ale to jest też improwizacja. I to jest bardzo ważny atut chyba tej płyty. Tak mi się wydaje, że improwizacja w jazzie, no to jest idealne podkreślenie tego, jak na debiut chyba idealny moment, żeby pokazać na co nas stać. Tym bardziej skrzypce, wyjątkowy instrument, jeśli chodzi o jazz, bo można troszkę wyłonić takich muzyków, którzy, no chociażby Michał Urbaniak, tak, który zaznaczył się bardzo mocno u boku Milesa Davisa. No i ten album, jaki on jest dla ciebie? Bardzo osobisty pewnie, bo to też przeżycia, to też opowieści, historie i ludzie. W dwóch słowach, warto posłuchać. No, z mojej perspektywy, jeśli ktoś chce mieć w miarę wiarygodny obraz tego, czym się interesuje, czy czym się interesujemy jako zespół, myślę, że jest tam kilka dźwięków, których można się zatopić i złapać inne spojrzenie na ten świat, bo tam oczywiście jest kilka tytułów, które są bardzo konkretne i można je przypisać do wydarzeń czy do miejsc. Chociaż mówię, z mojej perspektywy większość tych utworów powstawało jako tematy, które później były obrabiane i przeimprowizowywane, przekombinowywane. No, robiliśmy co w naszej mocy, żeby jak najbardziej zmodyfikować ten materiał i żeby uatrakcyjnić go w jakiś sposób. Ale też oczywiście zachowując wszystkie te elementy, które są nam bliskie w muzyce. To już tak na koniec jeszcze jedno pytanie. Jako odbiorca jazzu, bo też jesteś przecież człowiekiem, który słucha, więc co może dać jazz człowiekowi? Jakbyś tak pod swoim kątem powiedział, co daje, czy wzbogaca życie w jakiś sposób? Dlaczego warto słuchać? Ja parafrazując klasyka, jazz to coś, co daje nam dużo wolności i ja się pod tym podpisuję, chociaż troszkę się uśmiecham. Myślę, że takiej wolności nam potrzeba i w myśleniu o codzienności, o jakimś, o różnych problemach, z którymi się spotykamy. Im bardziej podchodzimy do wielu spraw na poważnie, im mniej mamy dystansu do siebie, do otaczającego nas świata, tym myślę trudniej właściwie klasyfikować pewne sprawy i podchodzić do nich należycie. Akurat w moim przypadku miałem parę doświadczeń z muzyką klasyczną, którą wiadomo, że kocham, bo człowiek się na tym wychowywał, ale w momencie, kiedy usłyszałem pierwszy raz nagrania jazzowe, mój świat wywrócił się do góry nogami, bo nagle okazało się, że nie wszystko musi być wyliczone w taktach, musi być zapisane w nutach, że ta materia jest wręcz trudna do zapisu, że dzieje się tak wiele, że potem patrząc w taki nieszablonowy sposób na otaczający świat, myślę, że możemy dostrzec trochę więcej. I nawet z rzeczy, które są najnormalniej w świecie po ludzku trudne, wyjść jako obronną ręką i z jakimś tam, powiedzmy, dystansem i uśmiechem. Dzięki piękne. Gościem waszym i moim był Mateusz Pliniewicz, prosto z Głogowskich Spotkań Jazzowych. Dzięki.